Witam serdecznie. Kolejną ważną rzeczą, która wydarzyła się w ostatnim czasie Warszawy są podwyżki opłat za śmieci. Tak, właśnie podwyżki opłat za śmieci, które zaakceptowała Rada Miasta Stołecznego Warszawy. Urzędnicy Rafała Trzaskowskiego wmawiają Wam, że nie są to podwyżki, tylko tak naprawdę urealnienie systemu, czy też zrobienie go bardziej sprawiedliwego. Jednak trzeba powiedzieć, że płacenie za śmieci w momencie, kiedy opłata będzie naliczana od zużycia wody jest jak najbardziej absurdalnym pomysłem i w żaden sposób nie dotyczy racjonalności. W rzeczywistym Skutkiem tego wszystkiego będzie podniesienie opłat za śmieci, panie prezydencie e, Olszewski. Nie będzie to powód do oszczędzania wody przez Warszawiaków, mam nadzieję, w dobie koronawirusa, ponieważ każdy e, e, wie o tym, jak. W, Ważne są zasady higieny osobistej, jeśli mówimy o przeciwdziałaniu y, epidemii koronawirusa. Ważne, żebyśmy poruszyli kilka kwestii, które y, mogą wydawać się problematyczne, a które, które urzędnicy próbują Wam przedstawić y, jako coś pozytywnego. Zacznijmy od tego, że do tej pory. Od niedawna do tej pory wszyscy my płaciliśmy za wywóz śmieci 65 zł takiego ryczałtu od każdej nieruchomości. Był to system nieidealny, dotykał on osoby, które mieszkają samotnie w małych nieruchomościach, faworyzował osoby, które mieszkają w rodzinach wielodzietnych, które mają duże nieruchomości. Siłą rzeczy śmieci, ilość śmieci wytwarzanych przez wielkie rodziny nie będzie się równała ilości śmieci wytwarzanych przez staruszki, ale był to jakiś pomysł. Obecnie Miasto Stołeczne twierdzi, że pomysłem na to rozwiązanie tej kwestii jest uzależnienie waszej opłaty za, śmie za wywóz śmieci od zużycia wody. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że jest to podwyżka dla Was. Dlaczego? Już tłumaczę. Średnio statystycznie każdy Polak, Ty i ja, my wszyscy, zużywamy 32,2 metry sześcienne wody w roku. Oznacza to, że zapłacimy równowartość tej, tej, tej ilości zużytej wody przez nas, Pomnożoną przez stawkę, maksymalną stawkę wywozu e, opłat za wywóz śmieci to jest 12,75 zł. E, 73 e, do tej, Jakby sumując te, te wartości, w prosty sposób zorientujecie się, że e, do tej pory e, staruszka, która płaciła 65 zł za wywóz śmieci, nawet uwzględniając to, że będzie zużywała troszeczkę mniej tej. Mniej tej wody, zapłaci więcej niż płaciła w przypadku ryczałtu. Z, wraz z liczbą osób mieszkających w danym lokalu, oczywiście te opłaty niesamowicie rosną, ale najbardziej pokrzywdzone są w tym wszystkim osoby, które nie posiadają. Przyłączenia do wody, do miejskiej kanalizacji. I, I chociaż brzmi to jak absurd, bo w drugiej dekadzie XXI wieku w stolicy Warszawy, y, stolicy Polski, w stolicy jednego z europejskich krajów y, są osoby, które nie posiadają przyłączenia do kanalizacji i czerpią wodę na przykład z, ze studni. To Miasto stołeczne przyjęło bardzo ciekawy mechanizm naliczania im opłat za wywóz śmieci. Uznało, że każdy z nich zużywa każda osoba zużywa 4 metry sześcienne wody. W związku z tym te osoby będą płaciły równowartość 48 metrów sześciennych wody pomnożone przez 12 zł 73 W sposób prosty można wywnioskować, że te osoby yy, są obciążone tak jakby karną stawką za wywóz y, śmieci w związku z tym, że urzędnicy przez dekady nie potrafili podłączyć im wody, nie potrafili podłączyć ich do kanalizacji. No absurd nad absurdem, natomiast warto zwrócić uwagę, że w przypadku rodziny pięcioosobowej, która mieszka w takiej nieruchomości, nie posiadającej podłączenia do miejskiej kanalizacji, często nie z swojej winy, ta opłata miesięczna za, y, ta opłata roczna za wywóz śmieci dla takiej piersi, pięciosobowej osobowej rodziny, czyli mama, tata plus trójka dzieci, albo dwójka dzieci plus babcia czy, 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 czy dziadek y, będzie wynosiła ponad 3000 zł. 3000 zł pięciosobowa rodzina, którą urzędnicy y, mają gdzieś przez dekady, nie, nie podłączając ich do miejskiej kanalizacji, będzie musiała płacić 3000 zł. No to jest horrendum i myślę, że sprawą powinien się zainteresować właśnie Pan Rzecznik Praw Obywatelskich, który powinien się pochylić nad y, trudnym losem tych warszawiaków, którzy mieszkają na Białłęcy, ale nie tylko, bo y, problemy z kanalizacją nie tylko dotyczą Białłęki, chociaż tam jest największa chyba liczba y, takich osiedli. Więc nie dajcie sobie wmówić, że nowe opłaty za śmieci to jest tylko i wyłącznie y, jakby usprawiedliwienie systemu, uczynienie go bardziej sprawiedliwym. Te nowe opłaty są tylko i wyłącznie po to, abyście więcej płacili za śmieci. Pamiętacie, jak pani rzeczniczka Gałecka, jak pan Rafał Trzaskowski mówił, że nie będzie podwyżek opłat za wodę. No to powiedzcie mi, w jaki sposób yy, potraktować podwyżki, potraktować dodatkową opłatę narzuconą na zużycie wody yy, poprzez naliczanie yy, tego jako należny za wywóz śmieci. Bo dla mnie to jest podwyższenie dodatkowo, stawki opłac za wodę. Bo się muszę płacić za nią podwójnie, no to o czym mówimy? Warto też pamiętać, że urzędnicy miejscy przez wiele lat nie potrafili rozwiązać sprawy na przykład spalarni w mieście stołecznym Warszawy. Dopiero teraz słyszymy o tym, że na targówku może powstać spalarnia śmieci, że ta, to może doprowadzić do tego, że cena za wywóz śmieci może w Warszawie zmaleć. No ale to mówi człowiek, który przez wiele lat nie potrafił doprowadzić do powstania tej spalarni. Ja mówię oczywiście o wiceprezydencie Olszewskim, który on odpowiada za gospodarkę śmieciami, I to on zgarnia rocznie 300 tysięcy złotych i to on nagrywa głupie filmiki, które później Was uczą, jak macie segregować śmieci, o których już teraz nikt nie pamięta, tej segregacji, bo system odbioru w Warszawie jest tak skonstruowany, że w, raz na kilkanaście dni przyjeżdżają, odbierają śmieci szklane, raz na kilkanaście dni przy, przyjeżdżają, odbierają śmieci w formie papierów, kartonów i sytuacja dochodzi do tego typu, że gdyby nie te śmieci mieszane, to tak naprawdę z Waszych śmietników wylewałyby się sterty nieposegregowany, nieposegregowanych odpadów, które najpierw byście posegregowali, ale wskutek ogólnie panującego bałaganu w waszych śmietnikach, śmietnikach waszych wspólnot, były te, te, te odpady byłyby już nieposegregowane. I w ten sposób mamy olbrzymi bałagan śmieciowy, który w Warszawie trwa na najlepsze, w najlepsze. Płacimy jedną z najdroższych chyba stawek w Polsce i ogólnie w Europie za wywóz śmieci. Rząd próbuje ratować sytuację, zmieniając kwestię segregacji, ale też jakby problemem jest to, że w związku z przynależnością, przynależnością do Unii Europejskiej, na, w związku ze składowaniem odpadów, musimy. Są narzucane odgórnie stawki, które są wymagane do w przypadku tych składowisk śmieci. Więc póki co nie zapowiada się, aby sytuacja się w Polsce poprawiła i w Warszawie poprawiła pod tym względem. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że to, co mogą zrobić urzędnicy, to prowadzić sprawiedliwy system naliczenia opłat za śmieci i w momencie w, momencie w Finansowym, w którym znalazło się Miasto Stołeczne Warszawa, twierdzenie, że y, urzędnicy, miejscy będą Wam przedstawiać system, który jest najbardziej sprawiedliwy, jest absurdem, bo oni przedstawiają Wam system, który jest najbardziej dochodowy dla nich po to, żeby ratować swój budżet. Więc y, pomyślcie drugi raz, zanim następnym razem ktoś Wam wciśnie taki podobny kit na temat tego, y, jak to Miasto Stołeczne Warszawa dba o mieszkańców i wypowiedzcie, y, przypomnijcie sobie sprawę y, tych Mieszkańców, którzy zostali ukarani za to, że urzędnicy nie potrafili im przez dekady wolnej Polski, ale też i powojennej Polski podłączyć, podłączyć ich pod kanalizację. To wszystko serdecznie sprawy warszawskiej śmieci. Pozdrawiam i zapraszam na kolejne odcinki Pawełskiego na kanale Życia Stolicy. Cześć!